Motorway idzie za trendami na rynku i dzisiaj będziemy morsować nad Wisłą. Przynieśliśmy z Maciejem czepki, klapki, jesteśmy przygotowani. Witamy na kanale Motorway. Ja jestem Kuba, za kamerą Maciek. I dzisiaj przedstawimy Wam samochód trochę z jeszcze innej bajki. Dotychczas zaprezentowaliśmy Wam samochód BMW E36 325i jako budżetowe auto, z którym można już zacząć przygodę w motorsporcie za około 30 tysięcy złotych i już nauczyć się sportowej jazdy. Jak również zaprezentowaliśmy BMW E46 M3 bezkompromisowe. Natomiast bohaterka dzisiejszego odcinka zaprezentuje nam swoje auto Renault Megane 3 RS i pokaże, zaprezentuje nam od kuchni, jak takie auto eksploatować. Może na koniec odcinka uda nam się odpowiedzieć na pytanie, czy to się opłaca? Czy możesz nam powiedzieć, jaka była Twoja historia i jak to się stało, że bierzesz udział w motorsporcie? Zazwyczaj odpowiadam na to pytanie, że po prostu miałam być chłopakiem, bo no jestem jedynaczką i jakoś tak wyszło po prostu, że mój tata przełożył tą pasję na mnie. On co prawda nie ścigał się samochodami, ale no właśnie zaczyna. Natomiast no zawsze gdzieś te samochody i motorsport były w moim życiu. Chowałam się oglądając Formułę 1. No, zawsze śledziłam też rajdy i w zasadzie jakoś tak nie myślałam nigdy, że sama będę jeździć, bo nie wiem, nie trenowałam na przykład kartingu, nie brałam udziału w żadnych zawodach. Natomiast no, jak skończyłam 18 lat, oczywiście od razu zrobiłam prawko, jak najszybciej się dało. Na początku miałam zupełnie zwyczajne samochody typu Fiat 500, natomiast tak z 6 lat temu kupiłam sobie moje pierwsze sportowe auto, czyli Abarth 500. Którym zaczęłam jeździć na tor. Właśnie wtedy też poznałam Aleksego, z którym zaczęliśmy razem jeździć. Mieliśmy swoje debiuty i jakoś tak no, bardzo, po prostu bardzo mi się to spodobało. Mega się w tym spełniam, więc ciągnę ten temat. Ogólnie to auto wyjeżdża z salonu już naprawdę w super stanie, jeśli chodzi o przygotowanie na tor, więc faktycznie da się to zrobić. Oczywiście warto zadbać o takie rzeczy jak na przykład zmiana opon, no bo nie ma sensu jeździć na drogowych oponach, jeśli można mieć specjalne na tor. Warto też na przykład zmienić klocek na lepszy niż ten, który wychodzi z fabryki, bo wiadomo, że to będzie pierwsza rzecz, która tam nam pójdzie na torze. Czy płyn hamulcowy, tego typu rzeczy, ale samo auto jest naprawdę w świetnym stanie. W tej wersji wychodziło też ze sportowym zawieszeniem Olinsa. Ja co prawda mam tutaj już inne zawieszenie, natomiast na tamtą też świetnie by sobie radziło. Także tak naprawdę no, ja modyfikuję to auto, ale jeśli ktoś chciałby mieć takie, chciałby takim jeździć i na co dzień, i na tor, to myślę, że nie ma problemu, nie trzeba tych wszystkich modyfikacji tak naprawdę wprowadzać. A jakie w tej chwili jest zawieszenie włożone? W tej chwili jest KW Club Sport. Ja kupiłam to auto już z tym zawieszeniem, bo kupiłam je używane, nie kupiłam go nowego. Więc no, ono pozwala na trochę więcej ustawień niż fabryczny Olins. Natomiast no, ma to też jakieś tam swoje, powiedzmy, wady. Na zasadzie jest naprawdę twarde, więc na co dzień może być to trochę upierdliwe. Ja nie jeżdżę tym autem już teraz tak dużo, na początku jeździłam nim więcej, teraz ono tak naprawdę więcej stoi, teraz szczególnie w zimę, więc no, takie zawieszenie na co dzień trochę daje w kość, ale no, na torze sprawdza się świetnie. To jest wersja Cup S i ona no, to jest coś w podobie Trophy. Ona wchodziła już na Olinsie z fotelami Recaro, z Akropem i mam mocowo 273 konie, więc to jest trochę więcej niż normalna wersja. Dobra, jestem po kilkuset metrach przejazdu Megane RS3. Nie ukrywam, że pierwszy raz siedzę w tym samochodzie i w tego typu samochodzie. Ogólnie po rozmowach z Marysią mam niezłą zagwozdkę, jak fajne jest to auto i nie spodziewałem się z jej strony aż takiego dobrego feedbacku, że jest to okazuje się, że dość bezkompromisowe auto na tor, którym wyjeżdżamy z fabryki i które ktoś wcześniej bardzo solidnie przemyślał,
aby się do tego nadawało. Pierwsze moje odczucia są takie, że auto no, ma szperę, która po mieście może gdzieś sprawiać trudności w jeździe, może na śliskim jeszcze bardziej. Aczkolwiek przyspieszenie tego auta daje ogromną frajdę z jazdy. Myślę, że na co dzień to byłoby rewelacja coś takiego mieć. Zawieszenie wybiera ładnie nawierzchnię, a zaraz zobaczymy jak w zakręcie. W zakręcie szpera pięknie nas trzyma, nie ma żadnych zaskoczeń. No i niesamowicie się to napędza. Przy okazji jest cisza, spokój, w miarę wygodnie. No nie wyobrażam sobie jechać tym 1000 km gdzieś na wakacje w komforcie, no bo oczywiście możemy granice sobie zawsze daleko przestawić. Ale myślę, że takie auto do poruszania się na co dzień po mieście plus jakieś drobne trasy, nie mam pytań. Jakie są koszty utrzymania takiego auta? Bo z mojego doświadczenia wynika, że posiadając auto z klatką, takie dedykowane na tor, zawsze po zawodach coś trzeba naprawić, poprawić, wymienić. Jak wygląda obsługa takiego auta? Z jakimi kosztami to się wiąże? Z mojego punktu widzenia to nie są duże koszty. Tak naprawdę to są w większości zmiany eksploatacyjne, czyli tak, żeby wymienić ten olej na przykład co 3-5 tysięcy, skoro jest tak często, no powiedzmy, dogrzewany. Klocki, no to wiadomo, no, z przodu mam DS Uno, z tyłu mam DS 2500. Więc no to powiedzmy, że są trochę droższe klocki, tak, sportowe, natomiast to jest coś, co muszę tam co kilka track day zmienić. Ale tak naprawdę no nic w tym aucie się nie psuje, nic nie muszę wymieniać z większych rzeczy. Dlatego to auto, no to tak naprawdę to jest kwestia tego, ile wkładam pieniędzy w modyfikacje, które po prostu sobie sama, że tak powiem, wymyślam, nie muszę tego koniecznie robić. No i tylko tak naprawdę eksploatacja. Miałam też auto z klatką, przez chwilę miałam 3.6 w kompakcie. No i wydaje mi się, że to jednak było większe koszty, bo faktycznie zawsze musiałam coś tam, coś w tym aucie robić. A tutaj to jest tak, że tak naprawdę no ono przejechało sezon cały i nic jeszcze w nim nie robiłam tak naprawdę. Ona teraz dopiero pójdzie na jakiś serwis przed sezonem, żeby te wszystkie rzeczy pozmieniać, coś tam poprawić, ale no to jest prawie bezobsługowe auto. Ważna rzecz, żeby zaopatrzyć się w dobry płyn hamulcowy, zmienić sobie te klocki, jak tarcza seryjna jest powiedzmy średniej jakości, żeby faktycznie sobie tą tarczę też zmienić na lepszą, nacinaną czy cokolwiek. Więc no tak naprawdę hamulce no, to jest super istotna sprawa, no nie oszukujmy się. Fajnie mieć też, no nie wiem, nawet przewody w oplocie, to nie jest duży koszt, a dużo daje. Zdziałam sobie na normalnej, codziennej oponie i to jednak nie dawało super efektów. To jest naprawdę super, to duża różnica, jak tylko się przerzucisz tak naprawdę na sami ślika. Odkąd jeżdżę Meganą, tak naprawdę bardziej mi pasują te szybkie obiekty. Nie ukrywam, że no moim ulubionym jest tor Poznań i tam planuję jeździć cały ten sezon. Z fajnych, szybkich torów jest też Silesia, natomiast no, ona jest trochę dalej i bardziej lubię Poznań z racji tego, że ma pełniejsze ukształtowanie terenu. No, Silesia jednak jest płaskim torem. Nürburgring to jest jakby no, mój numer jeden, natomiast wiadomo, że nie spędzam tam aż tak dużo czasu. Na ring jeżdżę tak naprawdę raz w roku. W zeszłym roku był czwarty wyjazd. Na początku jeździłam tam Abarthem, tak bardziej powiedzmy na spokojnie. Natomiast odkąd mam Meganę, to już zupełnie nie jest na spokojnie. W tym roku udało się zrobić 24 kółka, czyli to jest około 550 km. Ja się decyduję bardziej na jazdy turystyczne, czyli właśnie te otwarte, gdzie kupujesz sobie bilet na pojedynczy wjazd. Trochę się boję jechać na track day, gdzie na przykład zaplanuję sobie cały wyjazd stricte pod ten track day, a potem mi spadnie deszcz i na ringu to jednak deszcz, to trzeba być dobrze przygotowanym. Jeszcze chyba się nie czujesz tak pewnie na ringu. No nie oszukujmy się, to jest naprawdę trudny tor, to jest też szybki tor i łatwo tam też o błąd tak naprawdę. Kurczę, no to jest tak niesamowite doświadczenie, uważam, że po prostu każdy tam powinien pojechać chociaż na parę kółek, bo no naprawdę nie da się tego przeżyć nigdzie indziej. Jeszcze to jest tak niesamowite, że na jazdach turystycznych jedziesz, no co chwila wyprzedzać się, nie wiem, no GT3 RS, kurczę, nawet były filmy, gdzie jeździ Senna normalnie na jazdach turystycznych, to jest w ogóle niesamowite. Też może złapać się z innymi ludźmi, jechać sobie razem. Meganek tam jest po prostu mnóstwo. Można poznać tylu fajnych ludzi, których jakby no tak to byś nigdzie w ogóle nie poznał. Oni po prostu podchodzą i mówią ci, że masz super auto, a co zrobiłeś tutaj. Więc no to jest jakby w ogóle
raj dla fanów motoryzacji, naprawdę. Nie brałam jeszcze tam instruktora, myślę, że trzeba będzie w końcu to zrobić, bo jakby gdzieś tam też moim celem jest zejście poniżej 8 minut, a myślę, że samej będzie mi to ciężko zrobić. W tym roku udało mi się zrobić 8,25 i to już było takie kółko, że naprawdę byłam zestresowana, raz trochę wypadłam z toru i już byłam taka, kurczę, no nie mogę trafić tą bandę. Ja nie ukrywam, właśnie trochę mnie stresuje jazda, tak jak powyżej 200 na godzinę na przykład, więc gdzieś tam musiałam sama sobie w głowie przesuwać i te punkty hamowania i jednak się przemóc, żeby dociskać ten gaz do końca. No ale to kurczę, no to jest jakieś takie, wiesz, taka wewnętrzna walka ze sobą, jak naprawdę przejdziesz tą granicę, to potem... No potem może być różnie, może być super, może być gorzej, ale całe szczęście, no udaje się na razie bezpiecznie. Na początku odcinka zadaliśmy sobie pytanie, czy posiadanie takiego samochodu się opłaca. Na dziś wiemy, że po dwóch sezonach Marysia nie miała żadnych większych awarii. Jedyne koszty to wymiana klocków, tarcz, opony. Auto wydaje się być fajnym rozwiązaniem do robienia dobrych czasów na torze. Jedyne ograniczenie, jakie widzimy, to brak klatki, gdzie po prostu na przykład na Tor Poznań zostaniemy wpuszczeni na pełnym sliku. Dodatkowo, ewentualnie, jeśli coś pójdzie nie tak, no to drogie naprawy, odbudowy elementów samochodu. Dziękujemy za obejrzenie odcinka, zapraszamy do subskrybowania i do zobaczenia w następnym. Cześć!